Siemanko, Wolkuba z tej strony, witam na moim kanale. Zapraszam na kolejny odcinek subiektywnie, czyli po mojemu, o komputerach Amiga i o moim egzemplarzu Amiga 600. Nie uwierzycie. Jam Rose. Grupa z wytwórni Top One Records, jako jedna z niewielu grup w Polsce, tworzy i gra komercyjną muzykę techno na europejskim poziomie. Minął już ponad rok od wydania ich pierwszej płyty, a od kilku tygodni zespół pracuje nad nowym materiałem, który ma się ukazać już niebawem w postaci krążka CD, kaset i maxi singla. Wiedząc, że dwóch głównych członków grupy korzysta z Amigi, przy tworzeniu swoich utworów poprosiłem o krótki wywiad dla magazynu Amiga Shock. Ludziska. Trafiłem, przeglądając starą prasę, mianowicie miesięcznik Amiga z 1994 roku, z lipca zresztą, notabene, na artykuł o zespole Jam Rose. Zespół techno w latach 90. muzyka techno akurat miała swoje piękne, wzniosłe chwile, czyli ich start. Zespoły takie jak Scooter, Prodigy, czy Mr. President, bardziej popowe. Myślę, że ludziom żyjącym w tamtych czasach są znane, ale czy ktoś słyszał o Jam Rose? Amiga nie tylko potrafiła tworzyć muzykę, przede wszystkim grafikę. Bardzo mocny, jak na tamte lata, komputer, który brał udział chociażby w tworzeniu efektów do filmów hollywoodzkich, takich jak Park Jurajski, czy Terminator 2, oraz na Amidze tworzono część efektów specjalnych do serialu Babylon 5. Ale to nie wszystko, bo część telewizji funkcjonowała dzięki komputerom Amiga, tworząc swoje czołówki. Słoneczko znane z programu Polsat też było tworzone dzięki komputerom Amiga, programowi Scala 500 czy Deluxe Paint. Komputer, który miał swoją premierę w 1987 roku z zeszłego wieku, czyli 1987 rok, pojawił się. W sumie nie, źle mówię, przepraszam. To nie był, bo to był model akurat 500 i 2000, ale wcześniejszy. Pierwszy model Amigi, jaki wyszedł, to była Amiga 1000 i pokazano ją światu w 1985 roku. Komputer, który miał takie możliwości, że ludziom szczęki opadały. Nie wierzyli wręcz, że Amiga, że ten komputer potrafi coś takiego wyświetlić na ekranach. Na targach przedstawiono słynne demo z piłeczką odbijającą się od ścian i to robiło wrażenie. W tamtych latach to robiło ogromne wrażenie. Z samych komputerów Amiga oczywiście tych serii, seria się rozwinęła, bo później, dwa lata później powstała, jak wspomniałem na początku, się pomyliłem, Amiga 500, Amiga 2000, Amiga 500, czyli taka bardziej kompaktowa wersja domowa komputera Amiga, Amiga 2000, taki bardziej rozbudowany bardziej rozbudowany egzemplarz Amigi 1000, tam już była obudowa zewnętrzna, jednostka centralna zewnętrzna, możliwa do rozbudowy, później oczywiście Amiga 3000, 4000 już z lepszymi procesorami, lepszymi podzespołami, komputery mosiężne. No i właśnie na nich tworzono te efekty specjalne, bo do filmów, których wspomniałem, bo mój model, czyli Amiga 600, jaką posiadam dzisiaj, no aż do takich cudów zdolna nie była. Za to była zdolna do produkcji świetnych animacji połączonych z muzyką na tak zwanej demo scenie. Demo scena świetnie prosperowała
w Polsce, ale nie tylko, i Niemcy, Niemcy i Wielka Brytania też swoje kółka takich zainteresowań miało. Czym była demoscena? No właśnie, to było takie tworzone przez pasjonatów klipy, animacje połączone z muzyką. Demoscenie nie chciałbym się rozpowiadać, bo generalnie nie jestem za bardzo wdrożony w temat, nie jestem specjalistą od tego, więc może zostawię to na inny czas. Mam Amigę 600. Choć w latach 90. byłem szczęśliwym posiadaczem Amigi CDTV gdzieś od 94 roku. Nie wiedziałem, jakie dobro mam w swoim domu. Szczerze mówiąc, narzekałem na to, że nie mogę się wymieniać częścią gier z kolegami. Moi koledzy mieli Amigi 500, Amigi 600, które dysponowały 1 mega RAM pamięci, a moje CDTV, choć miało 1 megabajt pamięci, to niestety z niego nie korzystało, o czym załebasa nie wiedziałem. Dowiedziałem się wiele lat później. Otóż CDTV, wersja bardzo taka przypominająca chociażby magnetowid, taka deluxe wersja Amigi, która notabene wraz z Amigą CD32 pogrzebały firmę Commodore, ale o tym za chwilę. Posiadała CD-ROM. Miała CD-ROM wbudowany i połowę tego 1 MB RAM zżerał ten napęd krótko. I gdybym wiedział wtedy, że odłączenie tego napędu da mi pełen mega RAM, to pewnie większość gier, które mi nie działały, pewnie by chodziły na tej mojej Amidze. I to mnie właśnie wtedy bardzo denerwowało jako totalnego laika. Z głupoty sprzedałem swoją Amigę CDTV parę dobrych lat później, gdzieś około 2000 roku. Wiadomo, nostalgia mnie w końcu dopadła i Amigę 600 swoją kupiłem, nie wiem dokładnie kiedy, gdzieś pewnie 2004-2005 rok. Pamiętam, że zapłaciłem za nią chyba jakieś 350 zł za Amigę 600 z 1 mega RAM. Przepraszam, bo Amiga 600 miała wbudowany 1 MB RAM, a ja kupiłem ją z kością dodatkową i łącznie było tam 2 MB RAM. Sama 600, choć to taki kompaktowa wersja komputera typu Amiga, to miała parę ciekawostek w stosunku do takiej poprzedniej 500. Można było do niej podłączyć dysk twardy. Tak, to moja Amiga zdemontowana. Zdemontowana dlatego, że musiałem ją, chciałem ją naprawić przed materiałem. A co się w niej stało, powiem za chwilę. Miała złącze na dysk twardy, miała wbudowany modulator telewizora, czego też 500 nie miała. I co jeszcze miała? Złącze PCMCIA, pcimcia, zwane pcimcią złącze, do którego jeszcze wrócimy więcej później i w kolejnych materiałach. Po co i dlaczego powiem również. Tak wygląda płyta główna, cały komputer od środka, Amiga 600. Amiga 600, telewizja 1.5. Cokolwiek to mówi, mi to nic nie mówi. Może wam widzowie coś mówią, to mówi ta wersja rewizja 1.5. To proszę napiszcie w komentarzach, będę wdzięczny za wiedzę, jak zawsze. Słuchajcie, na przestrzeni lat trochę ją psułem. Co to znaczy? Wylały kondensatory, były wymieniane. Po drodze bawiłem się oczywiście w twardy dysk. Takiego typowego twardego dysku nie podłączałem, bo zakupiłem sobie takie szyny do podłączenia karty Compact Flash i ona służyła mi za dysk twardy. No i wpinając, odpinając, co bardzo bolało, no bo trzeba było dostawać się do komputera. Ja głupi najpierw odpinałem całą listwę, później no przecież wyciągałem sam Compact Flash. Współpracowałem z moim PC-tem i na PC-cie stawiałem system, później też na Amidze stawiałem system, system Workbench. Doprowadziłem do tego, że doliłem goldpiny ze złącza IDE i niestety ten dysk później niestety mi już nie chciał działać bez tych trzech uwalonych pinów. Piny udało się również wymienić w ostatnim tygodniu, kondensatory wcześniej przez tą samą osobę. Mój zdolny siostrzeniec nie tylko wymienił mi kondensatory wszystkie, to jeszcze uczył mnie podstaw lutowania precyzyjnego i wierzcie lub nie, ale samodzielnie wymieniłem to złącze IDE. Jestem z siebie bardzo dumny.
Także lutowałem, uczyłem się, wyszło mi całkiem, zobaczcie, nieźle, nie wiem, czy to zobaczycie. To jest w tym miejscu, te luciki. Nie wiem, czy w tym świetle coś zobaczycie. No, trochę zobaczycie. Nieźle, słuchajcie, jestem dumny z siebie. Nawet mój siostrzeniec ze mnie był dumny, mówi, że wyszło całkiem fajnie. Nie sprawdzałem, czy działa, będzie okazja dzisiaj, a jeżeli nie dzisiaj, to na pewno w kolejnych materiałach. Bo co dzisiaj? Dzisiaj chciałbym przede wszystkim tą Amigę zaraz złożyć do kupy, podłączyć, sprawdzić, czy działa. Chciałbym Wam pokazać, co zakupiłem do tej Amigi, więc będzie tyci unboxing. Paczuszki mam tutaj. Prędzej zakupiłem kabel do monitora na Amigi. Chciałbym też sprawdzić, jak to będzie działało na takim typowym pecetowym monitorze tego typu z podbitą rozdzielczością, bo mam tutaj taki fajny upscaler, dzięki któremu będę mógł się tutaj też pobawić rozdzielczością. Nie obiecuję, że zrobimy to w tym materiale, bo czas nagli. Popatrzmy, co ja tutaj jeszcze do niej mam. Tak, tu w tle stoją gierki, dwie jedyne oryginalne gry, jakie do... trzy posiadam, ale w takim pięknym zestawie. Epic, kosmiczna strzelanka. Jej, tak słońce świeci, że nie wiem, czy coś widzicie. Kiedyś to były takie boksy, zobaczcie, kartonowe, otwierane z góry. W środku mogliście znaleźć oczywiście dyskietki, policę, nie ma to tamto, książeczka, to też już standard, jeszcze jakaś wkładka. Sprawdzimy sobie tą gierkę, czy działa. Dyskietki 3,5 calowe, 3 sztuki. To jedna gra oryginalna, jaką posiadam. Druga oryginalna gra, jaką posiadam, to Indiana Jones. Świetny point and click. Rewelacyjny. Nie wiem, czy w niego zagramy. Słuchajcie, on jest na 11 dyskietkach. Tak to było na Amidze. Jeżeli nie posiadało się twardego dysku, to trzeba było wachlować dyskietkami, o czym przekonacie się, jeżeli nie wiecie dzisiaj. Co mam jeszcze? Mam jeszcze bez oryginalnego opakowania za to oryginalne dyskietki. Gdzieś je tu mam. Mam chociażby, pochwalę się, no bo co? Street Fighter 2. Nie wiem, czy działa, przekonamy się też. Pudełka. Słuchajcie, dyskietek mam troszeczkę. Między innymi Workbencha. Tu mam tylko tą pierwszą dyskietkę Workbencha, ale Extras i tamte inne rzeczy też są, tylko akurat nie w moich rękach. Dyskietki to dyskietki, które też kupiłem swego czasu na Allegro, bo swój komplet z lat 90. oczywiście sprzedałem razem z Amigą z głupoty kupę lat temu. I odkupiłem czyjąś kolekcję, skromną kolekcję dyskietek. Część działa, część już nie działa. Zobaczymy, co się da uruchomić z tego dzisiaj. Dobra, jedźmy z unboxingiem. Słuchajcie, co ja tu kupiłem do tej Amigi. Wspominałem prędzej, że Amiga 600, ale nie tylko ona, bo Amiga 1200 i chyba te wyższe modele, tam 4000 czy coś, mają złącze typu PCMCIA, zwane gdzieniegdzie pcimcią po prostu. I co to takiego? To jest takie fajne złącze, które występuje również w stacjonarnych PC-tach. Być może jak macie stare laptopy, znajdziecie z boku takie złącze. Po co mi to złącze, słuchajcie? No właśnie, jeżeli dysk mamy zamontowany w środku w obudowie i chcemy zgrać na niego pliki, no to teoretycznie albo mamy specjalny kabel num model, ale transfer jest bardzo wolny, możemy skorzystać z przelotki, która uruchomi nam przez port USB w komputerze i odczyta nam kartę Compact Flash i wrzucamy na niego. No ale to się wiąże z rozkręcaniem, co chwilę otwieraniem Amigi, a złącze pcimcia da nam szansę wykorzystać to złącze i ten adapter jak pendrive, słuchajcie, jak pendrive. To będzie działać jak pendrive, będę mógł wpiąć sobie do komputera, do mojego laptopa starego pcimcia, zgrać na niego pliki, wyjąć i wpiąć do Amigi i od razu Amiga będzie te pliki widziała. Niesamowite rzeczy, słuchajcie, chciałbym to sprawdzić, zobaczymy, czy to się uda. Nie dzisiaj, ale wystąpi ten element w Retro Summer Gaming, obiecuję. Jeden, już rozerwałem pudełko. To jest sam adapter, do niego potrzebuję jeszcze kartę Compact Flash i nie będzie to tajemnicą, że druga paczka to właśnie karta, mam nadzieję, że karta, o jak skrzętnie zapakowana, Compact Flash. Mam jedną Compact Flash, no ale ona właśnie służy mi za dysk twardy i potrzebuję drugą sztukę do przenoszenia danych, bo tak po prostu teoretycznie będzie wygodniej. Jest karta? Jest. Z kartami jest pewien problem.
tymi Compact Flash, bo nie wszystkie niestety współpracują z Amigą i dużo grzebałem w sieci, okazuje się, że SanDiski współpracują, przynajmniej niektóre. No i te właśnie, firma, której w sumie nie znam, PQI? Znacie? Ja nie znam. W każdym razie ponoć współpracują, więc sprawdzimy. No i to jest taki adapterek, wpinamy tu, a złącze pcimcia mamy tu z boku w obudowie. Jak skręcę, pokażę Wam, jak to wpinam, bo w samym komputerze znajduje się ono tutaj. Tutaj sobie tego pcimciasa aplikujemy i wyciągamy. Nie trzeba włączać komputera, także coś, o czym nie pomyślałbym w latach 90. To jest właśnie piękne z Amigą, słuchajcie. Ze swoich wszystkich retro sprzętów nie wracam do żadnego tak często jak do Amigi, bo mówię, za łebasa byłem za głupi, żeby wykorzystać możliwości Amigi, a dzisiaj no. Może jestem troszeczkę mądrzejszy i bardziej ogarnięty i uczę się. Uczę się, nie jestem specjalistą, nie czepiajcie się moich błędów, wytykajcie mi je, owszem, no może kulturalnie oczywiście. W komentarzach z przyjemnością każdą wiedzę przyjmę, wypowiem się i podziękuję osobiście i wypróbuję w kolejnych materiałach, przynajmniej taka jest nadzieja moja. Dobra, to co? Składam do kupy, chyba wszystko powiedziałem. Składam do kupy i uruchomimy zasny sprzęt. Chyba zdecyduję się dzisiaj jednak na tym telewizorku, a tego upscalera zostawimy sobie na Retro Summer Gaming, ok? Ok? Trochę się napindoliłem składając to, co zapewne widzicie po różnicy w świetle, ale nie szkodzi, mam to za sobą. O czym nie powiedziałem? Nie powiedziałem, że przecież mam zewnętrzną stację dysków, co prawda wygląda ona, pożal się Boże. Jest to stacja 3,5 calowa, wyjęta od peceta, taka współpracująca z Amigami, oczywiście na odpowiednim kabelku. To jest kabelek, który otwierałem w poprzednim unboxingu. No i też sobie dzisiaj sprawdzimy, czy to będzie działać. Nie tak wyglądały stacje zewnętrzne, oczywiście miały piękną obudowę. Tak między innymi wyglądała stacja dysków od Amigi CD-TV, bo miała zewnętrzną. Nawet żeby było śmiesznie, mam jej resztkę, dolną część obudowy, gdzieś jeszcze mam górną. To jedyne, co mi zostało z mojej Amigi CD-TV, bo sprzedawałem ją bez stacji dysków, ponieważ stacja dysków wtedy mi już padła, ale to nieistotne, my nie o tym. Mamy komputerek złożony. Pcimcia, słuchajcie. Wtyka się tutaj. Wspominałem, że Wam pokażę ten nasz Amigowy pendrive. Trochę mi tu obudowa przeszkadza, bo przyznam się Wam szczerze, że jej nie skręciłem należycie, bo będę jeszcze się do niej dobierał. O, widzicie? Elegancko wsunięta. Wygląda, co Wy tam widzicie? Wygląda w ten sposób. Będziecie dobrze widzieć, ostatnio nie skarżyliście się. Myszka do Amigi, to jest ta nowsza wersja z tych magazynów, które gdzieś tam odkryto w Poznaniu swego czasu, kupę myszek nowych i z tej partii udało mi się myszkę zdobyć. Występowała w różnych wersjach, troszkę bardziej obłe ta od CD-TV, obo te trumienki takie klasyczne, które również w Commodore występowały, no ale nie tym się zajmijmy się samą Amigą. Uruchomimy Workbench. Workbench to nic innego jak system operacyjny, taki wiecie, taki Windows, okienkowy. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że Workbench powstał przed Windowsem. Tak mi się wydaje. Tak coś kojarzę, że gdzieś coś takiego przeczytałem. Tak, to może najpierw na złączu telewizyjnym. A potem zobaczymy, jak będzie prezentować się na złączu VGA. OK, uruchamiamy. Trzymajcie kciuki. Uruchamia się na zasilaczu. Diody świecą. Nie widzicie tego? Już widzicie. Tak, diody pracują. Widzicie. Macham, kurde, statywem, co ja odwalam. Jest, świeci, pacjent przeżył operację, super, cieszymy się. Teraz musimy go tylko odpowiednio dożywić i wyjdzie na prostą, nie? ROM 2.0. Cokolwiek ma to mówić, sprawdźmy.
Zacznę od systemu, dlatego że jestem ciekawy, czy będzie widział tą, a nie będzie widział tej karty PCMCIA, bo do niej trzeba chyba jakieś sterowniki dograć do twardego dysku. Zobaczymy, czy twardy dysk będzie widział. Ja tam miałem zainstalowany system, ale gdzieś po drodze potrzebowałem karty Compact Flash i go sformatowałem, więc nie mam, ale powinien być widoczny, jeżeli udało mi się prawidłowo przydultować build piny. Słyszycie? Tak pracuje stacja dysków. Oczywiście stare dziady wiedzą doskonale, nie? I robią facepalm, ale młodzi niekoniecznie muszą się orientować. Dobra, mamy okienko. Mamy RAM disk. Czy RAM disk to będzie ten mój twardy dysk? Chyba nie. Zobaczcie, stara myszka, kulkowa jeszcze. O to trzeba było dbać, słuchajcie. O tą kuleczkę, może nie samą kuleczkę. Kuleczka bywała dość czysta, chociaż ją też się czyściło, ale najbardziej te prowadniczki. I widzę, że mam zasyfiałe. I coś mi tutaj nie styka. Właśnie chyba pazurkiem szybko poczyszczę. Larka sobie znalazła moment, nie? Na czyszczenie. Jak się przyjrzycie, że to nie będzie widać chlipka. To jest taki wałeczek, który zbiera brud i ten brud trzeba zdjąć, bo przez ten brud kulka nie chce się obracać. Nieprawdopodobne, nie? No dobra, zobaczmy, czy działa. No chodzi jako tako. Co tu jest? To jest pewnie ta stacja dysków podpięta dodatkowa DF1, tak. Workbench. Co nam odpala Workbench? Zobaczcie, okienka, trash can, czyli nic innego jak śmietnik. Utilities, użytki. To jest, no tu niewiele jest. Zegar jest. Niewiele jest aplikacji. Ze względu na to, że to wszystko startuje z dyskietki, możemy doinstalować, bo sam system znajduje się na kilku, trzech czy czterech dyskietkach. Dodatkowo można go wzbogacić o multum aplikacji, to zrozumiałe. No i zobaczcie, zegar systemowy pokazuje mi 13:24. Czy widzi mi dysk? Tego tu chyba nie sprawdzę. Zero free news. Ok, no dobra, słuchajcie. System nie pokazuje mi, ale nie zawracajmy sobie tym głowy, wrócimy do tematu dysku twardego, stawienia systemu, korzystania z karty PCMCIA. W kolejnym materiale sprawdźmy, czy jak świeci na złączu antenowym i jak świeci przez złącze VGA i sprawdźmy, czy działa zewnętrzna stacja dysków, uruchamiając oczywiście gry. A jako ciekawostkę, jako dodatek sprawdzimy, słuchajcie, w sumie już dzisiaj Veritas joystick firmy MAT, znana firma w latach 90. I bardzo reklamowany, bardzo taki szałowy joystick, bo niestandardowo wykonany, zwany Skorpionem. Dlaczego Skorpion już Wam opowiadam i tłumaczę? Dlatego, że zobaczcie, jego można ustawić w dwóch pozycjach i teraz przypomina Skorpiona, no nie? Zobaczcie, tak sobie stoi. Można go na przylepkach przymotować i grać jak standardowym joystickiem, ale można go również trzymać w ten sposób. Wtedy w jednej ręce trzymamy go od dołu, w drugą gramy. Zależy komu jak wygodniej, daje tą opcję po prostu ten joystick. Jest to taki bajer, na którym cała fala marketingu i reklamy tego joysticka polegała. Sam joystick
Cóż, jak dla mnie, przede wszystkim po latach, dość wadliwy. W sensie tam ten układ sterujący się psuje się bardzo szybko. Sprężynki wypadają z mocowań. Zobaczymy, czy on działa. Jeżeli nie, to może jakiś króciutki materiał w przyszłości o naprawianiu, bo już go parę razy naprawiałem. Zweryfikujemy. Jeżeli nie będzie działał, no to na szczęście mam tutaj inny. Dodatkowo moglibyśmy podłączyć do Amigi joypad chociażby od Segi Megi Drive, czy o czym wspominałem zresztą już w materiale Commodore, ale nawet ten mały padzik od Atari 7800 moglibyśmy tutaj podłączyć i używać jako kontrolera, więc jak najbardziej pady, owszem, niektóre funkcjonują, współpracują. Dobra, uruchommy i uruchommy grę. Zobaczmy, czy pacjent przeżył, bo tu się namordowałem troszeczkę montując. Sprawdźmy, co możemy zagrać. Zobaczcie, tak kiedyś wyglądały dyskietki nieoryginalne, tak zwane piraty. Chodziło się z takimi dyskietkami do sklepu. Takie były czasy, słuchajcie. 93 rok, pamiętam jak wczoraj i 94. Do mojej mieściny przychodziłem do sklepu. Na ladzie leżał wydrukowany katalog z grami na poszczególne komputery, na przykład na Amigę CDTV mnie interesującą. Od A do Z tytuły. Ile dyskietek zajmowały. No i można było. Poproszę taką grę, tu jest napisane Speedball. Poproszę Speedball na swoich dyskietkach. Pan OK, prosił dyskietki, dawał się dyskietkę, pan wkładał do siebie, przegrywał na tą dyskietkę, wyciągał i poproszę, no właśnie, przed denominacją to było 10 tysięcy złotych, po denominacji złotówkę. Czyli po prostu przegrywano nam w sklepie na legalu, przed ustawą antypiracką, na legalu przegrywano nam kopiowaną grę. Za symboliczne pieniądze. Więc wpadałem z 10 czystymi dyskietkami, 10 zł zostawiałem i gry wybierałem. Fantastyczne czasy, chociaż nie dla twórców. I to też oczywiście mam tego świadomość. Ale przeszlifował. Czyżbym zepsuł stację dyskietek podłączając ją? To też niewykluczone. Niemagnetyczny. O nie, coś tu jest nie tak. Chyba docisnąłem napęd za mocno. Ale wyszły chocki klocki dzisiaj w materiale, słuchajcie. To nieprawdopodobne. Wiecie co, miałem tu taki kłopot. Jak ona miała luz, to czytała, ale miałem problem z wyjęciem dyskietki. Jak ją z kolei docisnąłem, to teraz jest tak ściśnięta, że ma problem mechanizm, żeby obracać dyskietkę, widzę. Przynajmniej tak to sobie tłumaczę zachowanie tego komputera. Jeny, jeszcze mam taki śrubokręt, że po prostu ja pierdzielę, ale amatorka. No okej. Poluzowałem tą stację, ale teraz pewnie będę miał znowu inny problem. Dyskietka nie będzie chciała wyskakiwać, ale trudno, jakoś sobie z tym poradzimy. No i czytam. Elegancko, tylko coś nie słychać. Może nie ma być słychać. Krzaczki podobne troszeczkę do C64, nie? Co by nie mówić, firma Commodore. I godny następca superkomputera Commodore 64. Ja nie gram w gry sportowe na komputerach, konsolach. Nie uznaję sportu elektronicznego. Ale są wyjątki oczywiście. Są wyjątki. Ja to przede wszystkim retro wyjątki. To jest jeden z nich. Speedball. Chyba nie było lepszej inkarnacji piłki ręcznej. Przynajmniej ja nie znam. Napiszcie w komentarzach, jak znacie lepszą. Od Speedballa. Oczywiście to wersja futurystyczna. Wymieszanie futbolu amerykańskiego z piłką ręczną. No i jeszcze masę innych ciekawostek. Fire działa. W Skorpionie. Ta akurat gra na jednej dyskietce, więc nie będzie tak zwanego wachlowania dyskietkami. Cholerka, chyba na jednej, a może na dwóch.
Jak na dwóch, to będzie w topa, bo nie mam drugiej. Nie kojarzę, że miał drugą dyskietkę. To bardzo prawdopodobne, że jest na dwóch dyskietkach i zaraz mnie tutaj pokona znowu system. No, pierwszy taki materiał, gdzie sprzęt tyle psikusów mi płata. No nie, działa na razie, dobra. Góra, dół też działa. Zagrajmy practice. Tak jest. I sobie biegam, słuchajcie, piłeczkę podaję. Działa ten joystick elegancko. I rzucam piłki do bramki, mamy powtórki, super. Cośmy namucili z kumplami w tą grę. To głowa mała. Bardzo miodna. Oczywiście to porównałem do piłki ręcznej. Tutaj kozłować nie trzeba w ręcznej. No cóż, mamy trzy kroki do wykonania bez kozła. Potem musimy podać albo rzucić, ewentualnie zacząć kozłować. Tutaj kozłować nie musimy. Więc taki futbol amerykański połączony z piłką ręczną, bo rzucamy do bramki i piłka, powiedzmy, jest bardziej względnie przypominająca piłkę ręczną niż futbolową. Ice cream, tak, tam na trybunach lody sprzedaje ktoś. Oczywiście linii autowych nie ma, jak w hokeju, więc można powiedzieć, że to jeszcze mieszanka hokeja, ale z tym zinklasz niesamowity. Ha, cieszy mnie to, słuchajcie, że działa joystick, a w tej konfiguracji? A w tej konfiguracji nie chce działać do góry. A w tej działa. No chociaż coś. O, już nie działa. Już nie chce działać do góry, zobaczcie. Już się coś spindoliło i zeskoczyła sprężynka, bo jakiś styk. Spodziewałem się tego, bo już takie numery miałem w przeszłości. Dobra, pochwalił się. Ma super ekstra, niech spada. Weźmiemy inny joystick. Quick Joy. Przyzwoity joystick. I spróbujmy może innej gry. Teraz czy mi dyskietka wyjdzie łaskawie z napędu, czy nie wyjdzie. No chodź, chodź. O Jesus. No dobra. Będziemy robić to tak. Ot, dobrze, że nie skręciłem jednak tej obudowy. Restartujemy komputer, naduszając dwa przyciski funkcyjne Amigi i Control. To co? Może Epic? Bo Indiana Jones na 12 dyskietkach będzie masakra. W sumie czemu Epic? Wygrajmy Mortal Kombat. Zobaczycie, na czym polega, młodzi oczywiście, na czym polega wachlowanie dyskami. Gdzie ja tego Mortala mam? Tutaj. Macie stoper w ręku? To bierzcie do ręki, bo policzycie sobie. Taką zabawę Wam proponuję. Policzycie, ile zajmie czasu od momentu włączenia, ładowania gry, włożenia dyskietki do napędu, do momentu, kiedy zacznę kontrolować postać. Policzcie to, proszę, i napiszcie w komentarzach. Ja nie mam przy sobie stopera, więc tego nie zmierzę. To co? Dacie radę? Daję Wam jeszcze chwilę. Chwytajcie za smartfony, telefony, cokolwiek i przygotujcie stoper. To będzie ciekawe doświadczenie. Zobaczcie, ile człowiek kiedyś musiał się napracować, żeby zagrać w grę. Gotowi? 3, 2, 1, start. Software failure. Failure. No niestety, coś nie poszło za pierwszym razem, zobaczymy co. Tak jest, jedno z moich ulubionych introsów. Tak wyglądało generalnie animacje
z demo sceny, połączenie muzyki z jakąś fajną, poruszającą się scenerią. Jedno z moich bardziej ulubionych. Pewnie słyszeliście ten kawałek w czołówce. To już wiecie skąd jest. Jedziemy dalej. Mortal Kombat na czterech dyskietkach. Jedna już jest w napędzie. A właśnie, przecież ja mam drugi napęd tutaj. Miałem zweryfikować, czy on działa. No, będziecie krzyczeć na mnie, że podłączą na włączonym komputerze? Dobra, zróbmy test na razie bez. Mieliście liczyć czas, tak? Mam nadzieję, że stopery uruchomione już liczą ten czas. Pracuje stacja dysków. Pamiętam, jak przychodziłem do kolegi, który też miał 600. Karol ma na imię. Nie widziałem go kupę lat. Jeżeli przez przypadek mnie oglądasz, pozdro Karol. Dzięki, że wpuszczałeś mało lata do siebie, do pokoju. I razem graliśmy w gierki. Przychodziłem do niego ze swoją stacją dysków zewnętrzną od Amigi CD-DV. Podłączaliśmy i był w niebo wzięty, że w końcu mogliśmy w Mortala trochę szybciej pograć. Zobaczcie, pierwsza informacja. Insert disk 4. No to zróbmy to, co prosi, no bo inaczej nie pójdziemy dalej. Szukamy dysku czwartego. Jak tam? Stopery chodzą? Mam nadzieję. And press fire. Pierwsza zmiana dyskietki. Zanudzę was, co? Pewnie przewijacie albo w ogóle wyłączyliście to. Cholera, chłopie, przestań zamulać. Nie, no pokazuję wam, jak się grało kiedyś, nie? Zobaczcie, insert dysk jeden z powrotem. Doczytał sobie trochę z czwartego i teraz chcę znowu pierwszy. Wszystko szłoby trochę szybciej, gdybym nie musiał unosić obudowy. Może tak zrobię. Prowizora niesamowita. No ale w dzisiejszych czasach tak wygląda zabawa retro sprzętami. Nie wszystko działa jak należy, trzeba czasami kombinować. Docelowo będzie działać wszystko jak należy. Taki lajk, jak ja to ogarnię, zobaczycie. I pochwalę się tym wam. Która już zmiana dyskietki? Teraz chcę trzecią. Pochwalę się wam oczywiście na kanale. W planach jest Retro Summer Gaming z Commodore, a następny znowu z Amigą. Ja do Amigi na pewno wrócimy ze dwa razy. Myślę, że w jednym materiale mogę nie ogarnąć i dysku twardego, i tego złącza PCMCIA. Ale może się mylę. W ogóle po co mi to by miałoby być? W ten sposób będę przenosił sobie dane, pliki z PC-ta, ADF-y, czyli obrazy gier, wkładał bez żadnych kłopotów. System będzie widział te pliki, a ja będę mógł nagrać te obrazy na dyskietki. Taki jest plan, takie jest moje zadanie, wyzwanie na to lato, jeżeli chodzi o Amigę. Zobaczymy, czy się uda. Innym się udaje, więc dlaczego miałoby nie udać się mnie? Trzy zmiany dyskietki. Stoper pewnie już około 3 minut pokazuje, a my nawet jeszcze menu głównego nie zobaczyliśmy. Nawet napisu Mortal Kombat. I co, młodzieży droga? Mielibyście cierpliwość do takiego komputera? Tak się grało niestety, ale ile w międzyczasie człowiek wymienił się poglądami, dyskutował rzewnie z kolegami na różne tematy. Czyli krótko mówiąc, życie towarzyskie kwitło przy takim komputerze. Nie, nie, gorąco. Ludzie, u was też tak gorąco? Water. Ciemno się robi, ale chyba widoczność lepsza. Wiecie, co sobie myślę? Że jednak dyskietki są wiekowe. Jak były bardziej świeże, to chyba szybciej wczytywały te dane. To chyba jednak aż tak długo nie trwało. Ale tylko chyba. Dysk drugi. Piąta zmiana dyskietki. A my nie zaczęliśmy grać. I dysk pierwszy. Szaleństwo. Wiecie dlaczego? Na zwykłej 500, czy na zwykłej 600 z 1 MB RAM to chyba wczytywało się szybciej, bo tutaj ma do dyspozycji 2 MB RAMu i wydaje mi się, że on do tej pamięci
podręcznej sczytuję te dane, dlatego tyle wachluję dyskami na samym początku, a później chyba będę mniej wachlował tymi dyskami. Mówię chyba, bo z tym komputerem nie zaskoczy mnie. Znaczy zaskoczyć mnie może jeszcze nadal cała masa rzeczy. No, doczekamy się. Nie wiem, potnę to chyba tyle, ile się... A nie, no przecież stoper leci, cholera, nawet wam tego nie potnę. Jest intro. Okej, już nie katuję was, jedziemy dalej, naprzód. Czas na stoperze zasuwa. Olać opcje. Zaczynamy grę. Portal Komnat. Ależ to była gra, słuchajcie. Kolejna zmiana dysku. Ależ to była gra w tamtych czasach. Sama krew to był pikuś w tej grze, która leje się tu hektolitrami. Ale z fakt, że można było komuś głowę z kręgosłupem wyrwać z torsu, to się w pale nie mieściło. A rodzice myśleli, że mam komputer, służy do nauki. O Jesus, ten też nie działa, dobra. Trochę jakby mi nie funkcjonował w prawą stronę. Tak, moi zawodnicy w dwójce Johnny Cage, Liu Kang, Timmy głównie grałem. Przyspieszmy. Kontra Raiden. No, kolejna zmiana. Dyskietki, jak tam wasze stopery? Mam nadzieję, że się pochwalicie wynikami, jakie udało się wam naliczyć na stoperze i napiszecie mi w komentarzu, ile było łącznie tych minut i sekund od momentu, kiedy rozpoczęliśmy ładowanie tej gry. Tak, tak wyglądał smutny świat przeciętnego takiego użytkownika Amigi jak ja, który głównie korzystał z komputera do grania, który nie miał kasy na rozbudowywanie jej, na dodatkowe stacje dysków, na twardy dysk to już w ogóle. Więc wachlował tymi dyskami. Nieprawdopodobne, naprawdę tyle się zmieniało tych dyskietek, to już ja jestem w szoku nawet. Jestem w szoku. Nie ćwiczyłem, naprawdę. Ile wam wyszło na stoperach, lepiej powiedzcie. Wiecie, co mnie cieszy? Tyle zmian dyskietek, ale przynajmniej nie przerwał Fatality, bo jak ja grałem na swojej CDTV, to robiąc to Fatality, on chwytał go za tors i była przerwa, trzeba było zmienić dyskietkę. Zmieniłem dyskietkę i dopiero urywał ten tors. Masakra totalna. No. Ale jestem dumny z siebie, jeszcze Fatal wszedł. Wiecie, kiedy ostatni raz grałem na joysticku w Mortal Kombat? Johnny Cage'em? Nie wiem kiedy, bardzo dawno temu. Nieważne. Dobra. Co włączymy? Jen, już tyle tego czasu, tak was nudzę, co? Mam nadzieję, że nie, mimo wszystko. Że mile spędzacie czas. Zróbmy test tej stacji. Tej zewnętrznej, która ma niby działać. I uruchommy może tego Epika, co? Włożę sobie od razu do stacji dysk pierwszy i drugi i zobaczymy, jak będzie się zachowywać. No widzicie, już nie. Gówno widzicie, o, coś widzicie. Ocean odpowiada za tą gierkę. Takie fajne nadruki było, nie było nalepek, nie było.
Aha, no tak. Cały czas nie podłączyłem stacji. Ale amatorka, co? Wireless, nie śmiej się. Ja już wiem, że ty się śmiejesz najbardziej. Ja to słyszę. O, ty, chodzi. To znaczy, wydaje jakieś dźwięki. Zobaczymy, co to da. Indiana Jones zainstalujemy sobie, bo wszystkie gry na wielu dyskietkach można znaczy nie wszystkie, część gier można instalować na twarde dyski. Po to też ten twardy dysk przygotuję sobie do następnej sesji z Amigą i pokażę Wam, jak wyglądał chociażby proces instalacji, jeżeli będziecie chcieli. Jak ja to zweryfikuję? Napiszcie w komentarzu, czy chcecie to zobaczyć. Działa, słuchajcie, czyta. On cholerka czyta, super. Czyli mamy dwie stacje i teraz mógłbym Mortala odpalić. I tak bym wachlował, bo dyskietki są cztery. No ale przynajmniej nie tak często. Aha, my cały czas jedziemy na obrazie z cinch kabla. Zobaczmy, jak on wypadnie, tylko nie będzie dźwięku wtedy. No bo nie mam tu jak na złość przygotowanego. Zobaczmy. No, nie widzi go, bo jest w kolizji chyba z tym. Chciałbym zrestartować komputer i uruchomić go tylko na podłączeniu VGA. A to sobie sprawdzimy za chwilę. Takie Gwiezdne Wojny, nie? Trochę. Kiedyś grałem w tę grę. Za łebasa oczywiście. Pamiętam, że była fajna. Kiedyś w dobrej cenie kupiłem te gry oryginalne i tak sobie leżą, no bo warto mieć chociaż coś oryginalnego, jak się zbiera te sprzęty. Szaleńcem nie jestem, no byłbym może, gdybym miał więcej kasy na to. To bym kupywał więcej tych gier. A tak ktoś powie o mnie pirat? Nie zgodzę się. Prawa autorskie. W ogóle te większość, znaczna większość tych gier z Amigowych, Commodore, 8-bitowych, 16-bitowych, to jest tak zwane abandon software, porzucone oprogramowanie, bo nikt nie jest właścicielem praw autorskich do tych gier. Tak naprawdę z 8-bitowych, 16-bitowych gier na to wszystkie wyprodukowane przez, czy tam posiadaczami praw autorskich, jeżeli są Nintendo czy Sony, no to wiadomo, że to byłoby piractwo. Dla przykładu taka ostatnio czytałem Lemmingi. Lemmingi, gdybym uruchomił teraz pirata na Amidze, no to byłoby piractwo. Ze względu na to, że czytałem, że Lemmingi wykupiło Sony i porzuciło. W sensie nic nie robi z tematem tej gry. Ale na przykład gry od Team 17, takie jak Body Blows Galactic, Super Frog, to jest abandonware. Można to pobrać z internetu, przegrać sobie na dyskietki. To nie jest piractwo, ludzie. To nie jest piractwo. Poza tym ja nie uważam się za pirata, bardziej za kolekcjonera sztuki. I nie wiem, po co ja wam w ogóle o tym mówię i się tłumaczę. No, fajne intro. Zobaczmy, jak wygląda gra. Mogę to przyspieszyć. Adventure is about to begin. Zobaczmy sobie. No, to będzie coś z oczu. Będziemy chyba z oczu pilota. Fajne to ma wydanie. Tyle lat pudełko, słuchajcie, fajnie się trzyma nadal. No fajne wprowadzenie, dajcie zagrać już. Ale zanudzą w tym materiale, co nic nie pogra facet nawet. W Mortala zagrał i tyle. Tyle czasu popłynęło. No cóż, powiem Wam szczerze, że jak do większości filmików, w zasadzie do chyba wszystkich filmików, trochę ze spontana podchodzę. Gdzieś tam sobie przygotuję, widzicie, dzisiaj tą gazetkę czytałem, owszem, więc tam ciekawostkę o zespole muzycznym Wam powiedziałem, o efektach specjalnych z filmów hollywoodzkich, w których brała udział Amiga, ale generalnie jest to spontan i dzisiaj ten spontan właśnie dał we znaki, bo nie poszło dzisiaj wszystko jak z płatka. Nie wszystko widzieliście, ale tutaj trochę mięsem porzucałem, gdy były cięcia,
mogę się pisać. Nie inaczej, nie? Nie wiem, tak zrobimy. Entry code. Major Will Cuba. To już jestem majorem? Super. Zaczynajmy. Czy jak się mało cierpliwy stał? A tak, to niestety wymagało cierpliwości granie w latach 80-tych, 90-tych. Może inaczej, szczególnie na komputerach Amiga bez twardego dysku, bo po prostu dane trzeba było co chwilę doczytywać. Grubiańsko wygląda ta stacja, ale sobie ją zabuduję. Zobaczycie, będzie pan zadowolony. Nie będzie tak grubiańsko wyglądać jak Terminator. Bardzo się cieszę, że ona działa. I teraz dźwięk się zepsuł? Nie. Po prostu w kosmosie dźwięk się nie rozchodzi. Jest, lecę. Nie, nie lecę. Myszką ja steruję myszką, słuchajcie. Ale jaja. A dlaczego myszką? I strzelam spacją? No wireless, zobacz, taki trochę... Dead Space. Chciałoby się powiedzieć. Coś tu do mnie strzela, atakuje. Zniszczony. Nie wiem, czy to był mój cel, pewnie nie. Tam jest cel. Tu, patrz, leciał. Gdzie jesteś? Ale klatkuje, co? Jest. No jestem zdziwiony, że nie steruję joystickiem. Przecież można by pomyśleć, że to stworzone do grania joystickiem. Pewnie idzie to gdzieś w opcjach ustawić, a może nie. Ale jestem zdziwiony. No dobra, tak wygląda Epic. Za muła. Nie jestem zadowolony do końca z tego testu Amigi po czasie. Trochę poopowiadałem z mojej perspektywy o komputerze, ale zawód polegał na tym, że najpierw się namęczyłem, żeby złożyć do kupy ten komputer. Robiłem to już wiele razy, ale po dłuższej przerwie troszeczkę mnie zaskoczył. Pozłożyłem go tak, że obudowa za mocno dociskała napęd i dyskietka najpierw nie chciała w ogóle czytać, nie chciała się obracać. Później dyskietka nie chciała wychodzić z kolei, jak już czytała. Nie mogę sprawdzić kabla VGA, nie wiem, czy jest niesprawny, czy jednak ten telewizor zawodzi. Nie zweryfikowałem, czy dysk twardy działa, nie zweryfikowałem tego PCMCIE, ale po prostu nie byłem przygotowany do tego, więc spontan dzisiaj niesamowity wyszedł. Co sprawdziliśmy, co mnie cieszy, działa zewnętrzna stacja dysków. Działał przez moment joystick Scorpion, chociaż tyle. Zagraliśmy w Mortala chwilę w Epic i to wszystko. Przykro mi, że tak wyszło, chociaż z drugiej strony Retro Summer Gaming wyjaśni Wam. Będę przygotowany do tematu z Amigą odpowiednio. Nie powinno mnie już wtedy nic zaskoczyć. Zobaczycie to, co chciałem Wam pokazać. A na pewno chciałem pokazać, że można przegrywać, nagrywać obrazy, ADF-y na dyskietki. Jak gry najciekawsze wyglądają z Amigi, więc to będziemy sobie weryfikować w najbliższym czasie. Dzięki i do zobaczenia.